Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną. Siostra, dajcie mi sukienkę, Majdo. Okej, kontynuujemy swoją przygodę przez talerze w górę z naszymi chińskimi pierogami glonowymi. I tak, czy jesteś do zadania? Chyba nie, poza tym, że nie. Prawdopodobnie czeka nas totalna nagłada, jak tylko grupy przejdą na 4-5 albo 5-6, to nie będziemy mieć jeszcze pomieścić. Ale mamy oczekiwane grupy 3, geniuszu. Ohołeła. RIP. No tak, musimy tak to w takim wypadku zrobić. Nie widzę innej RIP. Szansy na to. RIP. Just RIP. Chociaż wiesz co, siostra? Wydaje mi się, że wiem, co musimy zrobić. O. Jest jeden sposób, jak można byłoby to sprawdzić. Patrz, jeśli zrobimy w ten sposób... stoły... To można połączyć. Można zrobić w ten sposób właśnie czwórkę, która mniej miejsca nam przeszkadza. Jeśli byśmy kupili kolejny stół zwykły, możemy mieć takie dwie czwórki. No to wyjmij stoła stąd, nie. Tylko chodzi o to, że nadal będziemy mieć na dwie grupy tylko, nie na trzy. Ale będzie mniejsze ryzyko, że nam się nie uda, bo oba będą czwórkami w ten sposób. Okej. Okay. Więc niestety wiem, że to może wydawać się głupie, ale musimy tak co zrobić. A nie musimy się też bać tak bardzo tego, kto będzie czekał w kolejce, bo mamy zwiększoną cierpliwość kolejki. Pamiętaj o tym. Wiem. Dobra. Jesteśmy luksusowi. To ja proponuję w takim wypadku spróbować ulepszyć mopa. A mopa da się ulepszyć? Tak. Da radę. I fajne rzeczy wchodzą potem z tego mopa. Ostatecznie możemy mieć rumbę nawet z tego mopa. Oh my god. Dobra. Okej, przyszła trójka, więc nie jest aż tak strasznie, jak mogło być. Szybki mop, czyli mop, którym jeszcze szybciej sprzątasz. Ale jeszcze to nie jest to rumba. Dobra. Nie, uwielbiam te muzyki tutejsze. Ja wreszcie ją fajnie słyszę. A to wcześniej nie słyszałeś tak fajnie? Nie, teraz fajnie, dopiero zaczęłam słyszeć te muzyki. Okej, to dziwne, że tak się stało, ale dobra. W sensie nie, słyszałam je, ale jakoś... Pewnie nie przykuwałam do nich uwagi, najzwyklej w świecie. Swoją drogą jeszcze tak a propos, zawsze zawątuję też taki temat, bo chciałbym po prostu znać odpowiedź, może ktoś z was wie, z tych, którzy patrzą, co playtap ewentualnie. Na pewną grupę Jupiterów, czyli YouTuberów, bo ja zawsze Jupiterów mówię, najczęściej, ale tak, która Zaglony. Gra dużo właśnie playtapa. W playtapa. Ale oni nigdy nie dają oryginalnego soundtracka. Wiecie może, czy są jakieś problemy po prostu z licencją soundtracka, czy coś? Copyrightami. Dlaczego ludzie, niektórzy tak robią? W sensie, ja wiem, że mój kanał to jest nic i tak dalej, ale... Ej, steka już smażysz, zamiast... No. I tak dalej, ale zazwyczaj jak są jakieś problemy, to mi od razu wychwytuje YouTube i krzyczy na mnie, że robię coś źle. Z playtapem niczego takiego nie mam. Przepraszam za kaszlenie, ale nie mam jak się nawet wyciszać. Dalej jestem w stanie lekko chorobowym niestety, nie to co gwiazdny kluczuś. Tak. No właśnie. Tak to tutaj na mnie w ogóle nie krzyczy, ani nic, a i tak widzę, że oni po prostu nie dają tej muzyki. Więc jeśli ktoś wie, czy coś takiego jest, to proszę moje informacje. To jest czwórka? Myślałam, że trójka. Dobra. O, niestety. Niedługo będzie jeszcze gorzej. Nie załamuj mnie, dobrze? Nie chcę cię załamować ani straszyć, ale taka jest prawda. Niedługo będzie gorzej. Dobra, mamy 4 pierogi, więc sprawdzam ile glonów. 2 glony. 2 glony, jest okej. I trzeba liczyć na to, że może jeszcze sos sojowy zaraz wyskoczyć. Zanoś. Tak zanoszę, oczywiście. I sos? Nie, nie chcą sosu. A nie, jednak nagle zachcieli, widzisz? Faktycznie, mój błąd. A to tutaj trochę sprzątam i mamy trójkę, która już powoli się niecierpliwi. Ale tak, damy radę, nie ma tragedii. Ja to wszystko spod kontrolą. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać w momencie, kiedy odblokujemy więcej jedzeń, więcej wyzwań, więcej opcji, bo naprawdę świetne opcje są przed nami. Wyczytam z patch notesów i tym podobnych.
A my już jesteśmy coraz większe prosy. Tak, ja się nie mogę doczekać tego wszystkiego. Dobra, dwa klony będą. Mam na myśli ja. Ej, ze mną też nie jest źle. Nie. Bo masz szczotę od kibla. No. Dwa razy glony mówiłeś, tak? Tak. Jak mówię, już musiałem ich otworzyć, bo już się zbyt niecierpliwili. Glony podaję przez zlew. Też chcą sosa, czy nie? Nie chcieli, nie. Dobra. Jej, udało się! Ale widzisz, żyjemy. Mówię, że talerz będą ratować życie. I utrudniacz numer kolejny. Boję się. Co teraz bym chcieć zrobić? No teraz bym kazał ci nam zrobić. Ja zamykam oczy. 4-5. Ja zamykam oczy. Cholera, 4-5, siostra. Zamykam oczy. 4-5. Deska serów, ciasto. Ej, alternatywa. Zamiast pirogów mogą chcieć ciasto. Z mięsem. Ciasto mówię ci już, jak się robi. Chlebiesz... Właśnie czytam. Ale tak. Bierzemy ciasto czy sery? Mąka z wodą, zagniatam. Chyba sery są bezpieczniejsze, ale ciasta nie mieliśmy. Nie, właśnie wydaje się, że ciasta będą lepsze, bo ciasto robisz tak, że po prostu mąka do wody, gnieciesz, wkładasz ciasto niepokrojone i na piekarnik. Znaczy mięso niepokrojone. Ja proponowałbym ciasto, ono będzie łatwiejsze. Dobra. Tylko chcę przećwiczyć najpierw. To i piekarnik. Oczywiście możesz to robić normalnie na gazie, więc tym się nie przejmuj. Wiesz co, wymienię sobie jeden gaz na piekarnik chyba. Okej, to postaw go gdzieś w kącie na wszelki wypadek, jak będzie kiedyś potrzebne. I dobra, zaraz włączę ten ćwiczenie, tylko zobaczmy, co się trafiło do kupienia. Stół jadalny. Musimy zrobić piątkę. Uchnia. Więc niestety. Papka. Na plany. Wystawa. Ojeju. Siostra, jeśli to zrobimy, możemy ich zmuszać do zamawiania najprostszej rzeczy, jaką mamy, najbardziej podstawowej. Więc albo kieruję mięso, albo ciasto z mięsem, albo po prostu... Albo ciasto z mięsem, albo w ten, jak to się nazywa, albo prosty pieróg. Zacznij od tego, co będziesz preferować. Ale bierzemy to. Tak samo stół od razu kupuję, żeby zrobić tu piątkę. Bo musimy. Okej. I to też biorę. Niestety, nie jedno, no musimy. Czy pieróg, czy ciasto, bo ciasta nie znam. Okej, tutaj to nie może stać. Tutaj, okej. Okay. Dobra, to ja włączę, włączamy ćwiczenie. U mnie chodzi o to, żeby zobaczyć, jak się robi ciasto z mięsem. Mąka do zlewu, zgniatasz, wrzucasz placka, znaczy ten, mięso, nie kroisz go, tylko wrzucasz, nie krój, wrzucasz od razu i do piekarnika. I już. Tak wychodzi ciasto, tak? Tak, już placek gotowy, więc proszę, można tutaj położyć i... Okej, to jest bardzo przyjemny. Czyli będziemy ich zachęcać do placków, tak? Tak. Dobra. To w takim razie pierwsze, co robisz w ciągu dnia, pieczesz placek, ja go kładę na wystawę i potem robimy resztę. Nie, muzyczki nie słyszę. O, już słyszę, no. Nie krój mięsa! Siostra! Przyzwyczajenie. Nie do zlewa! Okej. Okay. I teraz musimy zobaczyć, co oni chcą, zanim będziemy robić dalej. Ja możesz przygotować pieroga, ale zobaczę. Dwa placki, jeden pieróg, jeden z glonem. Ja ulepszam mapę jeszcze. Dwa placki, dwa pierogi, tak? Tak. Jeden pieróg z glonem, jeden bez tego i dwa placki. Chyba mamy automatycznego mopa. Dobra, placek numer jeden. Dobra. Tylko to niestety jest też trzeba na talerz, co jest dziwne. Też trzeba na talerz? Nie wiem, że dziwne, ale tak. Okej. Okay. Mamy już prawie wszystko gotowe, więc ja już zaczynam to im przekazywać powoli. I wiem, że cierpliwość będzie im spadała i tak dalej, ale... To jest jeden sposób, jak jesteśmy w stanie... ciasto. To czekaj, bo jeszcze ciasta nigdy nikomu nie dawaliśmy? Nie. No bo wiesz co, może nie ciasto nie jest dostępne tak podstawowo. Może tutaj, żeby ciasto dostać, to musimy właśnie trafić w ten sposób.
No... Cierpliwość, tym się nie rysowała cierpliwość, jak podawaliśmy, częściowo. A ty poprzednio mi się rysowała. Więc dziwne, ale dobra. Tutaj chyba już wylecimy, szczerze mówiąc. Możliwe, ale i tak jestem zadowolony z tego, jak nam dobrze poszło. W takiej sytuacji. Pewno na przyszłość trzeba szukać czegoś, co ma większe obszary te... do wydawania. Dla klientów. Jak jesteśmy w sytuacji takiej jak tutaj, to już ciężko umieścić więcej stołów. A mi też jest ciężko w kuchni, bo jest mała. Czyli musimy szukać większych map. Tak. Dobra. To już sprawdzam, co chcą konkretnie. Dobra, dwa placki, trzy pierogi. Wspomniałam o istnieniu piątek. No niestety, właśnie to może nas tutaj zgubić najbardziej. No może damy radę. Nie idziemy na jesień za bardzo, szczerze mówiąc. Nie w sensie, na jesień można, ale to trzeba mieć bardzo dużą kuchnię i dużą wydawkę. I dużą ekipę. Ej, im większa ekipa, tym więcej jest klientów. Powtarzam to po raz kolejny. Ile z glonami ma być? Dwa. Dobra. Ja już muszę zaczynać chyba wydawać powoli. Wydajesz. Zdążę. Tak, zdążysz. Masz prawie cały czas, więc zdążysz. Widzisz, jaki za mnie prokop? I patrz, dzięki temu, że kupiliśmy te talerze, to teraz nie musimy w ogóle zmywać. No właśnie dlatego ci mówiłam, żeby brać te talerze, bo ja wiedziałam, co mówię. A sosa jeszcze chcą, nie zauważyłem, że sosa jest. Dobrze, że zauważyłem, że chcą sosa, bo inaczej Jezus Maria, zesrałam się. To jest to, że sosa tak długo nie przynosiłem? Tak, bierzemy ale dobra. Tak, oczywiście, że weźmiemy. Teraz jest dzień ozdób. Wiesz co, ja bym chciała, żebyś mi trochę na kuchni pomógł. Nie mam jak za bardzo. Daleka jest droga do kuchni, zanim ja zdążę wrócić. I tym podobnie to będzie za późno. Posąg! Ojej, siostra. Jezus Maria. Ale musimy to przetrzymać. Czyli posąga bierzemy. Jest drogi, ale daje nam już dodatkowe pieniądze za te rzeczy jak sos sojowy i tym podobne. Okaż piękny, ale piękny posąg. Na środku restauracji bym tak, gdyby nie to, że będzie blokował mobilność. Nie mamy miejsca, niestety. Mogę ci dać mopa, jak chcesz. Na razie. Bo działa lepiej niż czota do kibla. Dobra, to mogę wziąć mopa. I masz tą podłogę tutaj w damy. Będzie bardziej pasować, mówię ci, widzisz? No, dobra. Zobaczymy, co dalej się stanie. Bo niestety, Jezu, no nie widzę tutaj szans. No. Zobaczymy. Zaczynamy dzień. Nie, tutaj podniemy na bank. Przy okazji podaj mi proszę coś, bo chcę spróbować podnieść. Widzisz, z mopem nie mogę. Nic, nie mogę. Okej. Z mop mogę, jak będą bałagany, a nie będzie klientów czy coś, ale... Ogólnie jeszcze to jest lepsza, bo ona nie blokuje mi noszenia innych rzeczy. Na wystawę? No tak. Od razu robię pierogi. Ja już sprawdzam, co oni chcą, bo niestety musimy teraz. Wiem. Dwa ciasta, dwa pierogi, wszystko w podstawowych formach. Dwa ciasta, dwa pierogi, okej. O, jeszcze raz, przepraszam. Ale spokojnie. Tu. Ale na całe szczęście jest to podstawowa forma, przez co łatwo można, no, przygotować. Dobra. Ciasta już mam, to jest pierogi. Jeszcze jeden pierog i będzie wszystko. Dobra. Ja już podaję te ciasta i te podobne rzeczy. Ja się nie wyrobię. Podaj proszę tam te pierogi, które leżą u góry. Dziękuję. Chcą sosa czy nie? Nie chcą sosa, dobra.
dobra. Zaraz sobie zobaczymy, kupuję od razu jedno ciasto, jeden pieróg, tak na przyszłość powiem. O, dobra. Sprawdzać już, czy jeszcze nie? Nie wiem, jak uważasz? Nie, muszę, bo... Możemy poczekać, aż zrobić więcej, ale no, coś się narobisz rzeczy, które nie są potrzebne. Trzy ciasta, jeden pieróg z glonem. Pieroga mam prawie, mam gotowego, tylko glona trzeba dorzucić. Dobrze. Jakoś to działa. W okazji, nie wiem, czy mi się wydaje, czy pobiliśmy już nasze rekordy, ogólnie mówiąc. Chyba. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek dożyliśmy trzech utrudniaczy. Raz może. Może to był na ten pamiętny moment, kiedy ja zlamiłem, dostarczając złe rzeczy na stół. Tak. Wydawaj, bo ja glony szybko ogarnę. Tak, oczywiście. No. Dobra. Nadal nas nie stać jeszcze na rumbę, ale zarobiliśmy trochę. I jeszcze żyjemy, więc... Nie, może nas po tym dniu stać. Może. Jest podejrzanie dużo czasu. Jak podejrzanie dużo czasu? Przecież już skończyliśmy wszystkich klientów. Już nikt więcej nie przychodzi. No. Naprawdę? A dobra, jeszcze pierogi. Premię za stolik. Wow. Just wow. Mam tylko 100 monet, potrzebujemy 250 na rumbę. Marchewki. Automatyczna polerka. Okej, cokolwiek to jest. Stół jedalny. Polerka? Polerka do podłogi. Większa płynność ruchów i zapobiega... rozlaniom? Rozlaniom. Dodatkowy karton marchewki. Będziemy brać. Nie, nic nie bierzemy. Niestety. Nic tu nie bierzemy, bierzemy rumbę. No niestety nas na niego, ale teraz najgorsze, następny dzień to będzie utrudniać. Straszyć, ale zobacz, do góry. Co? Utrudnienie. Przecież mówiłem, że następny dzień to utrudniać. Ale dobra, lecimy. Boję się, ale let's go. Nie glony. Dobra, mam moje królewskie berło w łapie. Piątka idzie. Zawsze niebezpieczne jest, jak pierwsza jest piątka, bo może się okazać, że trzeba będzie sprzątać stół, bo druga też będzie piątka. Przepraszam, że tam dałam, ale no... Sprawdzać, czy jeszcze nie? Czy nie? Jakbym miała po podaniu gotowym. Nawet możesz po dwa możesz zrobić, tak szczerze. Dobra. Piątka. Jeśli się wyrobię, to zrobię po dwa. I... Pieroga robisz kolejnego, dobrze. Ja mam taki full focus, że ty w to nie wierzysz. Nie dziwić się, to jednak ja mamy full focus, dobra. Mamy połowę czasu, więc jeszcze można spokojnie robić dania, zanim będziemy musieli sprawdzać. Jeszcze jednego placka zrobię. Robię drugie ciasto. Dobra. Toż kotleta do ciasta. I ja już będę sprawdzał, co chcą. Jedne pierogi i placki. Czyli mamy ciasto. Tak. Ja chyba to już muszę wydawać powoli, niestety. Nie ma miejsca w kuchni. Już na czyjś stój. Na jakiś pusty stół. Druga grupa przyszła. Nieważne. Ja to niestety muszę zacząć wydawać. Nie ma innej szansy. To się w miarę szybko zrobi w piekarniku. Tak, wiem. Podaj proszę pierogi, bo te jedne pierogi nadal jeszcze nie są wydane. Wciągaj ciasto. I dobra. Damy radę. Mamy nadal tylko dwie grupy, które nas odwiedzają, więc jest dobrze. Wydaje mi się, że na zwykłe pierogi będzie trzeba podmienić wystawkę. Wolisz pierogi jednak robić od ciasta? Ciasto jest wydajniejsze, ale trochę więcej czasu zajmuje zrobienie ciasta. Okej, jeśli tak uważasz. Chociaż w takim razie w jakim sensie jest wydajniejsze, skoro więcej czasu zajmuje? Łatwiej się je robi. Dobra, tak uważasz. I uwaga, trzy ciasta, jedne pierogi. Bez glonu. No spodziewałam się, więc mam już prawie gotowe tak naprawdę. Ale jeszcze zasługa tego, że mam tą wystawkę ze zwykłym ciastem. Nie, ciasto można zostawić.
tak naprawdę, tym bardziej, że teraz utrudnią, czy dojdzie. No. Zobaczymy jeszcze jaki, bo może być różnie. Okej, to ja już wydaję ciasta i pierogi. Proszę. I szykuję się na wypadek, gdyby chcieli sosa? Jezu. 5-6 teraz będzie. Jeśli tak, to niestety tego już nie mam jak pomieścić. Mówiłam. Uwaga. Zarobki nadal za małe na rumbę, więc nie jest ciekawie. Ciasto z warzywami, ciasto z pieczarkami. Okej. Okay. Walisz, z warzywami to nie wiem, czy będzie kilka warzyw, czy jedno. I tak samo nie wiem, jak z pieczarkami. Dodaj marchew i brokuły i upiecz. A tutaj... dodaj pieczarki i upiecz. Proponuję chyba pieczarki. Pieczarki to tylko jedna rzecz. Okej. Okay. Wiesz, czego się boję, że mogą stołu, sobie teraz zaczyczyć. To mamy tragedię. Jeśli nie będziemy mogli kupić stołu, to jest tragedia. Postara dłuższa. Sprawdźcie szybko, czy stołu możemy kupić, bo jeśli nie, to będzie ciężko. Stolik kawowy tylko. To jest tylko na oczekiwanie. Okej. Okay. Oznaczać tylko jedną rzecz. Jestem zmuszony zrobić... w ten sposób jeden stół musi być. Mhm. To będzie totalnie blokowało nam poruszanie się. Właśnie patrzę, więc... jak można to rozwiązać. Ale to jest najlepsze rozwiązanie. Okej, okay, więc tak. Przy czym co wydaje mi się, że albo tak. Będziemy polegać, żeby zrobić rumbę. Albo mogę zrobić tak, wtedy będziemy mieli podwójną wydawkę właśnie, dostępną, bo tak, tak będziemy tylko pojedynczą. O to chodzi. Więc tam, więc zlew teraz jest dla ciebie tylko na ozdobę. I czekaj, szóstkę się masz z tego... Możesz tu podejść. Nie, bo tu będą krzesła. To poczekaj. It's kinda dumb, but... did I care? No. Dobra. W ten sposób mogę to co najwyżej zrobić. Zobacz, gdzie dałam zlew. Chyba, że mam widzę. Gdzieś tutaj dać zlew na przykład. Nie wiem, żebyś nie, mógł myć nie, dalej. Nie wiem. Tylko nadal to daje nam jedną szóstkę, ale ta czwórka jest bezużyteczna. Tak bym musiał co zrobić, jakoś bardziej w tym stylu. To też daje tylko czwórkę. Dobra, tak to musi być zrobione, jeśli chcemy mieć 4 i 5. Mamy to jedną wydawkę. Odcina mnie od ulepszeń. Szczoty. Wiecie co, nie, to już jest chyba nasz koniec. Jest nasz koniec definitywnie, ale myślę, jak to ułożyć. Chyba, że zaryzykujemy i spróbujemy na jeden stół. A już tak to bym się nie bawiła, wiesz. Ale jeśli to zrobimy, to mamy szóstkę. Co prawda potem trzeba będzie sprzątać talerze po tej grupie. Ale tak czy inaczej. Innej opcji tutaj nie widzę. Nie, co... to będzie jeszcze gorsze, bo przez to teraz jak tutaj usiądzie ktoś, to nie jestem w stanie dojść do tego stołu całkowicie. Ciężko, nie jest, ciężko gdzieś tego jednego stolika zabrakło, żeby to jakoś ogarnąć. Nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia, co mamy zrobić w tej chwili. Mam jeszcze jedną rzecz. A co się by coś takiego zrobić? Tak mi dziwne. I to też nic nie da. Zakrzywione stoły może. Dał piątkę. Nie masz tu w ogóle przejścia. Tak, tylko na razie tutaj. Po prostu myślę, jak to rozwiązać. Mamy szóstkę też jakąś dziwną, ale nie, co? Nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu. Właśnie kombinować trzeba. I to jest ciężkie tak, w tej chwili. No bo jeśli... gdyby tak się liczyło, można tylko tak co najwyżej zrobić się. Liczę na to, że jakoś to się uda.
Jak tutaj przesuniesz się, to nic nie zmieni. Nadal nie będę mógł przechodzić. To będzie jeszcze gorsze, bo powtarzam, że nie mogę przechodzić, to jeszcze do tego stołu w ogóle nic nie dojdę. Ewentualnie jest ostatnia opcja, jaka istnieje. To tak, szczotę na zewnątrz. I niestety... Szczota dla głady. Odciąć mnie od tego pokoju. W ten sposób, proszę. To niech stoi tutaj, czy gdziekolwiek. Ja mam powiększenie kuchni, tak? Będzie miał trochę więcej terenu dla siebie i teraz patrz, można dzięki temu zrobić tak, teoretycznie. Jakoś. Jakoś to można tak spróbować właśnie, ogarnąć. To by było łatwiejsze chyba. W sensie ja mogę tutaj chodzić majtać, dla mnie nie problem. Tak, 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 tylko chodzi o sam fakt, że to trzeba będzie właśnie tak chyba tak trzeba będzie zrobić na przyszłość. Na razie tylko jak najwięcej rzeczy mi stąd wyrzucić. Stąd to właśnie jak najbardziej tutaj, no i liczyć na to, że to zadziała. Mogę bezpośrednio teraz tutaj też wydawać do tego stołu. Tak, tylko to jest piątka, a my potrzebujemy już szóstki. A, dobra. Nie, dobra, damy radę. Da radę to tak zrobić. Więc tak, usuwamy te dwa. Nie ciężko, jest szczerze, bardzo. Odebrać. Zrobiliśmy jedyne, co możemy, siostra. Trzeba po prostu z tym żyć. Dobra, więc zaczynamy tak, teraz dzień. Pomyślmy jeszcze, do czego masz dostęp. Masz dostęp do tych dwóch. Tak, te dwa jestem w stanie i to też będę mógł brać tak długo, jak tutaj nie siądą. No i tutaj też mam dostęp tutaj do tego. Tutaj możesz też brać chyba. Stąd? Nie, tu nie. Nie, tu nie ma nawet co i jak. Musimy w ten sposób, inaczej nie ma szans. Nie ma innej nadziei niestety. Rób jak chcesz, co chcesz. Ale inaczej już nie ma dla nas nadziei, więc... Nie, w sensie i tak przegramy teraz raczej. Ale spróbujmy. Niestety. Ale utrzymaliśmy się bardzo długo, jestem usatysfakcjonowany z tych pierogów. Okej, okay. Wstawiamy znowu placka, czy tym razem odpuszczamy sobie? A, placek. Nie wstawię go. Pomniałem o tym, nie wstawię. Dobra. Nie, trudno się mówić. Muszę już zobaczyć od razu, co oni chcą, niestety. To od razu przegramy, ale trudno. I placki zamiast robić gotowe, chyba trzeba będzie robić tylko podstawy na placki, bo teraz masz jeszcze placki grzybowe, pamiętaj o tym. Pomniałam, lipka. Więc sprawdzę. Dobra, sprawdzaj. Dwa mięsne, dwa grzybowe i dwa pierogi z glonami. Najgorzej. A mięsne, dwa grzybowe, tak? Mięsne już mamy, więc to mięsne mam gotowe. Dwa razy placki grzybowe jeszcze będą właśnie. I dwa razy pierogi z glonami. Niestety. Niestety. Miej w gotowości. Ja. Miej w gotowości. Ty, wydaje. No? Wydaje. Czemu placek i marchewka? Siostra. Sabotujesz nas. Tym razem to moja wina. Sabotuje nas, tak wiem. No talerz! Nie, niestety. I tak byśmy nie zdążyli z tym. Nie było szans już, niestety. Ale ładnie poszło. Tak, tak. Może będzie z tego kilka poziomów, ale tak, postęp? Czy dostajemy nie, wyższy poziom? Jeden. Tylko jeden? Może będzie... tylko jeden. Indyk. Okej. Okay. To jeszcze? Przenośnik taśmowy. To właśnie o tym mówiłem ci, siostra. To jest podstawa automatyki. Co prawda te są głupie, one zabierają wszystko i przenoszą wszystko, ale jest. Więc możemy z jednym przenośnikiem zaczynać. W sumie nic tak nic nie daje. I coś jeszcze się pojawiło tutaj nowego. Właśnie idę tam. I teraz nam się... Godniowy speedrun. Jeszcze... Jakiś... tu jeszcze mamy jakieś dzienne i... Kawiarni! Okej, okay. Czyli teraz mamy jakiś tryb kawiarni. Mamy tryb kawiarni. Jako taki specjalny. Okay. Można próbować. Tak, oczywiście, ale zanim coś jeszcze tutaj...
Mamy jakieś osiągnięcia, nie wiem o co chodzi. Mamy 6 na 11 potraw. No, w trybie tygodniowym. Ale nie, chodzi o to, że mamy 6 na 11 potraw i tutaj poziom 6 jakieś 3 coś na 5 coś. Proszę? Nie do końca rozumiem, co się dzieje, ale okej. Okay. No ale tak, widzicie, jedzenia. Więcej jedzenia, mamy burgiery, indyki, steki, pierogi, pizzę. Jakąś. Teraz bym próbować. No będzie można, ale to już nie w tym odcinku, jako że skończyliśmy, a nie chcę po pierwsze mieszać, po drugie nie chcę też robić dwóch, jak to się nazywa, dwóch dań w jeden odcinek, jakieś taką pół godziny. Więc no. Mam nadzieję, że wam się podobały nasze zmogi z pierogami. I że tak, jesteście usatysfakcjonowani z tego, jak takie nie ogarniamy, jak my sobie z tym poradziły. I tak. Dokładnie. Z tym odcinek będzie jak będzie, tak jak zawsze. Może w większej ekipie, może w klasycznej. Ale tak, na razie dziękuję wam bardzo. Kociołuszka i sukienkę Majdo. Ale tak, na razie to tyle z mojej strony, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej! Majo!